Ostatni piątek cała Polska wspólnie sadziła drzewa. Odbyła się druga już akcja hashtag Sadzimy, zainicjowana przez parę prezydencką. Na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa miała miejsce jeszcze inna akcja sadzenia drzewek związana z aktywnym obywatelskim Lesznem. Do 23 września można głosować na wybrany projekt budżetu obywatelskiego 2021 w Lesznie. Niestety co czwarty dotąd oddany głos jest nieprawidłowy, stąd apel Urzędu Miasta o staranne i dokładne wypełnianie kart do głosowania. Leszczyńscy ginekolodzy przeprowadzili nowatorską operację metodą laparoskopową, usunęli trzon macicy pacjentce, która cierpiała z powodu guza macicy. Zabieg przeprowadził zespół pod kierunkiem profesora Dariusza Szpurka, któremu asystował dr Adam Schubert. Przedszkolaki Leszno kochają, dlatego swoją małą ojczyznę chętnie upiększają. To hasło tegorocznego 8 leszczyńskiego dnia przedszkolaka. Katarzyna Bonda, bestsellerowa autorka poczytnych kryminałów, gościła w Bibliotece Ratuszowej w ramach programu Książka o tym się mówi. To ostatni dzwonek dla uczniów i studentów, którzy pobierają rentę rodzinną, żeby poinformować ZUS o zaprzestaniu lub kontynuowaniu nauki. Kto tego nie zrobi, może mieć problem. Nadszedł czas najbardziej emocjonującej części PGE Ekstraligi, czyli fazy play-off. W niedzielnym meczu półfinałowym Fogołnia Leszno zmierzyła się z RM Solar Falubazem Zieloną Górą i było to spotkanie z rangi tych, które zawsze przyprawiają kibiców o spore emocje. Nie inaczej było tym razem. Na cmentarzu parafialnym w Śmiglu rozpoczęły się prace renowacyjne grobu rozstrzelanych we wrześniu i październiku 1939 roku mieszkańców ziemi śmigielskiej. Po wyjątkowo długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa odbył się kolejny powiatowy rajd rowerowy po ziemi kościańskiej.